Witam was, kochani, z mojej prywatnej dżungli. Osiągnąłem w życiu już wszystko, a to dopiero początek. A czy ty subskrybujesz już mój kanał? Wczoraj było teoretycznie o tym, jak się nie stresować przed pokazem, a dzisiaj pokażę wam to w praktyce. Cześć, kochani! Z tej strony Maciej Kulhawik z kanału Maciej Kulhawik Vlog, autor vloga w czerwonych butach, który opowiada, dokumentuje moją ścieżkę od bycia tutaj do spełnienia swoich wielkich, performatywnych marzeń. We wczorajszym odcinku było teoretycznie o tym, jak się luzuje i jak się nie stresować przed pokazem, a dzisiaj będzie o tym praktycznie. Wypiłem 3 szklanki wody, zrobiłem hiszpański, zjadłem pyszne, zdrowe śniadanko i cały proces, jak się nie stresować przed pokazem, który odbędzie się o 20, zaczyna się już teraz, o 10 rano, przy 10 minutach medytacji. Później pyszna kawa. Dzień dobry, tutaj znowu ja, Maciej Kulhawik. Właśnie wstałem, wypiłem 3 szklanki wody, zjadłem 2 zdrowe śniadania i zrobiłem 30 minut medytacji. A Antek właśnie, jak widać na załączonym obrazku, myje zęby za pomocą szczoteczki sonicznej i już za chwilę udajemy się na kolejny... prawie bym się przewrócił. Na kolejny pokaz. Do zobaczenia. Antek, jak to jest występować codziennie? No właśnie tak, jest lekko. Co chwilę mi się przewraca ta torba, ale przynajmniej garnitur jest niesiony przez... On zadał sobie sam pytanie i sam na nie odpowiedział, umiecie, tak? Auto w renomie odbiera Antek, a ja mam teraz wizytę u swojej ulubionej pani dietetyczki, więc pędzę! Wchodzę. Co mogę wam powiedzieć, kochani, oprócz tego, że to była fantastyczna, wspaniała wizyta, na której dużo się dowiedziałem o sobie, w ogóle o żywieniu i suplementacji. Mam nowy, dobry towar z miasta. No i będziemy testować z moją panią doktor nowe, fantastyczne rzeczy, żebym miał jeszcze więcej energii, jeszcze lepiej się regenerował, jeszcze lepiej myślał, był jeszcze spokojniejszy przed pokazami. A tymczasem wjeżdżam do renomy, bo tam mamy auto. Dobre, co? Król Julian jeszcze was pozdrawia tam z maski przedniej. Będziemy go myć za chwilę. Gdyby ktoś się pytał, do czego mi jest potrzebny menadżer, właśnie do tego. Światowo to wyczyścił, co? No to jedziemy w trasę. No i auto mamy pięknie domyte i jedziemy w świat robić świat. Antek, masz coś do dodania? Dziękuję. Bardzo się cieszymy, że nasz vlog ma realny wpływ na społeczeństwo, bo ponieważ, kochani, mam przykład. Zawsze jak jeździliśmy na pokazy, my z Antkiem jedliśmy tam, on jadł warzywa i orzechy, mięso i orzechy, ja jadłem owoce i orzechy i piliśmy wodę. Natomiast nasza ukochana Kasia zawsze tam brała kefir, drożdżówkę, 2 Marsy i Snickersa. A dzisiaj jej zakupy w Lidlu to była paczka orzechów i butelka wody. Ha! Ktoś mi jeszcze powie, że mój vlog nie ma realnego wpływu na świat. Antek coś chce dodać? Chciałbym zaproponować nowy format na blogu, który nazywałby się Ketogeniczna Minuta. Będzie zaczynał się takim ting i będę opowiadał wtedy o jednym ketogenicznym produkcie, który może odmienić waszą ketozę. Pasuje ci? Dawaj! Twoja minuta zaczyna się teraz. W związku z tym, że ostatnio mięso zostało bardzo negatywnie ocenione przez wiele instytucji, zaczęto produkować produkty piór. Między innymi Lidl wyprodukował Peacock Piór, kabanosy wieprzowe. I słuchajcie, dobrze się składa. Nie ma tutaj lokowania produktu, jak nie coś. Ma. Lidl nam za to nie płaci. Jest tylko, użyję tego jako wskaźnika. W składzie mamy tylko 5 składników. Mięso wieprzowe, sól, przyprawy, cukier. Na ketozie nie powinno być cukru, ale jak spojrzymy bardziej na tą tabelkę, to widzimy, że tego cukru jest tylko 0,7 g na 100 g, czyli lekki czubeczek malutkiej łyżeczki w
całej paczce kabanosów, a reszta to doskonały, nasycony, pyszny tłuszcz. Trochę nasyconego, trochę nienasyconego i 28 gram białka. Także twoja bardzo polecam. Dobiega końca, kolego, masz jeszcze 6 sekund. Dziękuję. Wróćmy do mnie, bo jestem piękny. Będziemy patrzeć się teraz na mnie. Kolejnym elementem niestresowania się przed pokazem jest podaż wody. Jedziemy od godziny, a wydudlałem już jedną cisowiankę i pół cisowianki Kasi. O czym jej nie mówię, bo ona za nią zapłaciła. Z kranu ci doleję. Dobrze to wygląda, co? Pakol, gdzie nas magia zaprowadziła w tym życiu? O tutaj właśnie! Moglibyśmy iść się przejść rzeczywiście. A nie wskoczyć do basenu? Dzisiejszy odcinek miał być o tym, jak się nie stresować podczas pokazów. Ale jak tu się stresować, gdy jesteśmy w tak pięknym miejscu, śpimy w tak pięknym hotelu, jemy tak pyszne, zdrowe rzeczy i jesteśmy z tak cudowną ekipą? Czym tu się przejmować? Że będę wieczorem się bawił swoimi zabawkami? Zrobię pokaz, który zrobiłem 1500 razy i że co, że teraz nie wyjdzie, bo mi sznurki wypadną z rąk, bo banknot się w cytrynie nie pojawi? No raczej coś takiego się nie wydarzy, więc rozkoszujmy się tą chwilą. Nienawidziłem wysiłku fizycznego, wiele lat się przed nim wystrzegałem się go po prostu. Nie lubiłem tego uczucia zmęczenia, wolałem sobie siedzieć, grać na konsoli, jeść sobie chipsiki, pizzę, zamawiać sobie KFC do domu. Ale przez ostatni rok, na początku zmusiłem się do tych treningów, różne to były treningi, a teraz nastał taki w końcu czas w moim życiu, o którym w ogóle się nigdy nie spodziewałem, że nastanie, że w momencie właśnie, kiedy zaczynam już się zasapywać, zaczynam być zmęczony, to wtedy czuję takie szczęście w środku, w głowie. Osoby, które ćwiczą na bank, wiedzą, o czym mówię. I tym się chciałem z wami podzielić. Tu i teraz, z tej drogi, tam. Wjeżdżamy, kochani, do hotelu. Zaraz was oprowadzimy po pokoju. Wbijam! Wow! Wow! Ty, to jest chata normalnie. Wow! No tu mamy nasze małżeńskie łóżko z menadżerem Antkiem. Ja idę na dostawkę. Ty, Kasia, tak, w przedpokoju, ale... Ty... Wow! 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 Ale świat! Boom! Patrz! Jan Kiripał. Wow! Rolap z wrażenia się wydolił. Okej, a jeszcze zaprowadzę was do... Aha, karty trzeba wsadzić. Wow. Ja u mnie w domu. Obiad u mnie w domu. Wow! Wow! No! No to chyba w dzisiejszym odcinku nie pokażę wam, jak się stresuję przed pokazem, bo no jak to się stresować w takich warunkach, ale na pewno będziemy robić dużo rzeczy, żeby ten stres zminimalizować, zniwelować i odpoczywać na tej krowie. Wow! Pierwszą rzeczą, jaką zrobię w tym pokoju hotelowym, by zachować swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, jest 12 kropel olejku CBD. O język. Kolejnym krokiem jest wizyta w hotelowej saunie. I bez kitu, nigdy nie miałem czegoś takiego na sobie jeszcze. Jeszcze nie wiem, jak się w tym czuję, ale chyba dobrze. A tam nie było windy? Była właśnie. Na szczyt wszyscy by chcieli windą. Co? A na dół jedziemy? Okej, to możemy. Kasia zostaje na leżakach, a ja zabieram was na saunę.
Wjeżdżamy do sauny. Jak ona wygląda? Widzieliście przed chwilką. Kamerę ze sobą nie biorę. Kamera zostaje tutaj przy Kasi na leżaczu. Właśnie jestem po jednej rundzie w saunie parowej, 10-minutowej medytacji i porządnym rozciąganiu w tej saunie. Później był lodowaty prysznic, a teraz tak się relaksuje nasza ekipa. A jakby kto pytał, tam jest Śnieżka. Kochani, jesteśmy po drugim wejściu w saunie. Tym razem byliśmy w saunie suchej i tutaj sauna jest rozkręcona do 85-95 stopni, czyli zasadniczo lightowo, bo tam, gdzie chodzimy z Antkiem do wrocławskiego centrum spa, gdzie pan surfer urządza ceremonię, to tam jest taki fizyczny wpierdol w tej saunie, że nie da się wytrzymać. Ja osobiście chodzę do sauny pewnie od 7 roku życia, a może i wcześniej, i tak jak było wczoraj gorąco, takiego gorąca jeszcze nie zaznałem w życiu. Tutaj jest hotelowy lajcik. No, ale jak widzicie, takie malutkie przemyślenie z mojej strony, które naszło mnie w saunie, że okej, jesteśmy dzisiaj w tym wspaniałym miejscu. Jak dla mnie to jest najpiękniejsze miejsce na ziemi. Nie wiem czego człowiek więcej może tutaj potrzebować w tym luksusu. Czego w ogóle człowiek może więcej potrzebować niż ten hotel. Ale pamiętajcie, że to nie okoliczności sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi, tylko te nasze fundamenty, z których jest zbudowana ta nasza wyjątkowość. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że tylko chodzimy na saunę i bierzemy zimny prysznic w tym pięknym hotelu. Chodzimy na saunę co drugi dzień, ćwiczymy codziennie albo co drugi dzień, medytujemy codziennie bierzemy lodowate prysznice, czy na saunie, czy wchodzimy do lodowatego basenu z kostkami lodu, czy w zwykłym, prymitywnym domu babci bierzemy te lodowate prysznice. Ten jest mój. I chodzi tutaj o to, że to te fundamenty, które mamy w życiu, sprawiają, że nasze życie jest wyjątkowe, a nie to, że dzisiaj jesteśmy w tym pięknym hotelu i robimy te wszystkie piękne rzeczy, a jutro wracamy do szarej rzeczywistości i nic ze sobą nie robimy. Nie. Jutro wracamy do Wrocławia, ja idę na poprawianie zębów, będę biegał, będę ćwiczył, będziemy dalej medytować. Nie wiem, czy przekazałem główną myśl z tej wypowiedzi. Wyjątkowość naszego życia, nad którym pracujemy codziennie, wynika właśnie z tej codziennej pracy, a nie z wyjątkowości tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Ale oczywiście doceniamy je na swojej drodze i nie wyobrażamy, ja sobie nie wyobrażam pięknie, czego jeszcze w życiu trzeba. Czego jeszcze w życiu trzeba? Trzeba zrobić dzisiaj piękny, wyjątkowy, światowy, fantastyczny pokaz, bo po to tu przyjechaliśmy. Trzecie wyjście z sauny, trzecia medytacja. Teraz byliśmy tam sami, więc zrobiliśmy sobie niezły rytuał z tą wodą na kamienie. Ostro było na maksa. Dzień dobry panu. Też się relaksujesz na basenie? Dochodzi 19. Zbieramy się z tego pięknego spa i idziemy się przygotować do pokazu. Jeszcze jedna 10-minutowa medytacja, no i się ubieram. Pięknie! Pięknie lśnią mi się paznokcie. Możemy lecieć. Antek menadżer gotowy? Szukam dropów jeszcze. Dobra. Do godziny 9:00 byłem spokojny, ale jak pani zadzwoniła o 9:05 i powiedziała, że już możemy iść na dół, mamy być gotowi, to teraz zacząłem się dopiero stresować. I mam nadzieję, że będzie świat, no zależy mi na tym, żeby było super, no. Dlatego się tym denerwuję chyba. Będzie fajnie? Kasia, będzie dobrze? Zatem. Przed państwem Maciej Kulchawik. Dziękuję.
Emocja na świeżo po pokazie. Instagram. Czyli chyba spoko było. Jak było? Wysiadł. Bardzo trudny występ moim zdaniem. W dwóch wersjach językowych musiał być robiony naraz. No i trzeba było się mierzyć z kilkoma takimi rzeczami, z którymi performer się mierzyć musi, ale Maciek wyszedł z tego ogromną ręką, moi drodzy. Pozdrawiam. Kurde, no nie było lekko. Nie wiedziałem, czy jest więcej obcokrajowców, czy więcej Polaków, ale zrobiłem pokaz w dwóch językach jednocześnie i ci, którzy mnie oglądali, tym się ludziom podobało. Nie wszyscy mnie oglądali, wiadomo, bo nie wszystkich jesteśmy w stanie tam nie wszystkich jesteśmy w stanie sprowadzić, ale Jezu, jak to pięknie jest w tej restauracji. Dobra, fajnie było, fajnie, zaraz jemy coś tutaj delikatnie. Będę go zjadł. I wychodzimy, rura butla na close-up. Frontend już widzieliście, no to teraz troszeczkę backendu. Jak wygląda przygotowywanie pokazu właśnie. Moczenie gąbczaków w wersji instant. I płukanie zębów jednocześnie, żeby z gęby płoknie. Tak było super, do tego samego kubka pójdzie. Brawo. Pierwsza przerwa w close-upie. Jak było? Fantastycznie. Głośniej. Fantastycznie! Jak było, Kasia? Fantastycznie! Wiecie, jak było? Fantastycznie! Ja pokażę wam. Patrzcie, pokażę jak wam, było. Wam, jakbyście nie widzieli na relacji. Aż pana stargetowało na twarz tutaj, a tego nie będziecie. Gówno zobaczymy, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że było fantastycznie. Tak czekam przed jednym setem close-upu na drugi. 10 minut? Dobra. No! Idealnie. Dzięki. No i za 10 minut wjeżdżamy. Ła. Baby, can't you see I'm all in? A guy like you should wear a warning. It's dangerous and folly to hide and go down. Nie znam słów. Jak było na close-upie, Kasia? Najlepiej. Jak było na close-upie, Pagol? Zobaczcie relacje na Instagram. Pozdrawiam. Instagram! Dobra, siadaj, Kasia. Siądziesz, Pagol, też? Cześć! Zakrztusiłbym się swoją własną śliną na swoim własnym wieczornym update'cie. To by było. Cześć, kochani, witam was w tym wieczornym update'cie. Wybiła pierwsza w nocy. I pokaz zakończyliśmy sukcesem, ale ten dzień pracy się jeszcze nie zakończył, bo mam przed sobą złożenie tego filmu, wyrenderowanie go, wrzucenie na jednak wolnym tutaj internecie hotelowym. To wszystko jeszcze przede mną, wstawać musimy wcześniej rano na hotelowe śniadanie, musimy wracać do Wrocławia, bo jakieś tam mamy sprawy do załatwiania. Natomiast myślę, że najważniejsza myśl, która się dzisiaj pojawiła się na saunie, zupełnie przez przypadek. I ta myśl brzmi, że nasze życie nie jest wyjątkowe przez to, że się pojawiliśmy w tym hotelu i pojawiliśmy się tutaj po to, żeby zrobić sobie zdjęcia ładne na Instagrama i właściwie tyle. Tylko właśnie co? Jak to nazwać? No, coś takiego. Że to nie przypadek. Nie, że to nie przypadek, tylko że nie ma co się podniecać. Że to nie jest celem w samym sobie. To nie jest celem w samym sobie, bo ten hotel. Fajnie by było mieszkać w pięknym hotelu dzisiaj, jutro, za dwa tygodnie, przez kolejny miesiąc, no ale co po tym tygodniu, co po tym miesiącu, co będziesz robił w tym hotelu? Że znasz wszystko na pamięć, znasz ten basen, znasz tą saunę, znasz to wszystko i to poczucie luksusu, które mamy dzisiaj, już nam całkowicie znika, nie? Więc dążymy do czegoś, a nie zawsze jesteśmy. Czy biredzę? A ty? A ja? Możesz coś pobredzić? Nie wiem.
Myślę tak, no to, że siedzimy teraz w tym pięknym dzisiaj hotelu, jest to według nas najpiękniejszy hotel w Karkonoszach, na pewno najpiękniejszy, w którym występowaliśmy, a występowaliśmy w wielu. To, że jesteśmy tutaj... Nie wiem, może samo bycie tutaj... To, że jesteśmy tutaj niczym, nie znaczy nic. To, że jesteśmy tutaj nie znaczy nic, to jest dobrze powiedziane. Ciężka praca, którą wkładamy w to, żeby być tutaj, to jest to, co się naprawdę liczy. Nawet będąc tutaj. Nawet będąc tutaj. Ja nie idę spać do tego pięknego łóżka, tylko będę siedział tutaj i składał ten film. Ma to sens? Jakiś? No mam nadzieję, że jakaś tutaj myśl została przekazana. To nie jest celem w samym sobie, a droga do tego, żebyśmy się znaleźli w tym miejscu, ma znaczenie. No i to, że wracamy jutro do Wrocławia i dalej ciężko pracujemy nad sobą. Wracam do Wrocławia dalej mieszkać u babci w swoim pudełku po butach. No i tam jestem szczęśliwy, pracując nad swoją drogą do sukcesu. A dzisiaj na Instagramie przeczytałem fantastyczny quote, cytat od Gary'ego V. Uwielbiam, karmię się jego zdaniami codziennie, że my, a tak naprawdę każdy, chce żyć jak 1% społeczeństwa. Chce żyć tam gdzieś na topie 1% społeczeństwa, więc musimy pracować ciężej niż 99% społeczeństwa, żeby zapracować sobie na to życie. I tego wam i sobie życzę. Wytrwałości w tej ciężkiej pracy. The best way to predict the future is to create it. No i z tym mądrym zdaniem żegnam się z wami. Antek się z wami żegna, Kasia się z wami żegna, żegnam się z wami i ja. Do zobaczenia. Cześć!